Błogość życia wiecznego. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. To, co apostołowie mogli oglądać w tak niezrównanej doskonałości w Chrystusie, przekazują teraz wierzącym, abyśmy i my mogli zażywać wraz z nimi, apostołami, błogości tego życia. Życie wieczne wyraża się w najdoskonalszej formie społeczności, społeczności z Ojcem i z Synem. Wykładowca pisma, którego cytowaliśmy przed chwilą, czyli John Nelson Darby, powiedział również: wiem, że gdy raduję się Jezusem, gdy zachwycam się Jego posłuszeństwem, Jego miłością do Ojca i do nas, Jego absolutną szczerością i oddaniem, to posiadam te same odczucia i myśli, co sam Ojciec, w tym, co wywołuje zachwyt Ojca, a czym ja potrafię się teraz radować, mam społeczność z Ojcem. Tak samo mam społeczność również z Synem, gdy w swym sercu zajęty jestem Ojcem. I rzeczy te zostały napisane, aby nasza radość była zupełna, skoro zostaliśmy wprowadzeni w tę niepojętą społeczność. Psalmista mógł powiedzieć: obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Psalm 16, werset 11. Tutaj zaś apostoł mówi nam, że już tu na ziemi, w drodze do chwały, możemy zakosztować pełni radości, którą nieustannie przeżywać będziemy w niebie. I tak, Bóg, z którym możemy mieć społeczność, jak to jest opisane w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale od 5 wersetu do 2 rozdziału, do 2 wersetu, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas i słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za cały świat. W tym fragmencie mamy napisane, jakże cudowna jest prawda, że człowiek, który jako grzesznik był niegdyś pogrążony w swych grzechach, może mieć teraz społeczność z Bogiem. Jest zatem słuszne pytanie, jaki jest ów Bóg, z którym posiadamy społeczność? Kto to jest? Apostoł mówi nam, że ten, w którym życie wieczne zostało objawione w całej doskonałości, jest również tym, w którym w całej pełni objawił się Bóg. Bóg, z którym posiadamy społeczność właśnie dzięki temu życiu. Tak więc apostoł pisze, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Apostołowie, patrząc na Chrystusa, widzieli w Nim doskonałe objawienie całej istoty Boga. Możemy o tym przeczytać m.in. w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 14 werset i 18 werset.
oglądając doskonałą czystość Chrystusa, uświadomili sobie, że Bóg jest światłością, absolutną świętością. Widząc doskonałą miłość Chrystusa, pojęli, że Bóg jest również miłością. To są te wzniosłe prawdy, które apostoł w szczególny sposób podkreśla w liście. Bóg jest światłością i Bóg jest miłością. Tak mówi 4:8. Życie, światłość i miłość zostały w pełni objawione w Chrystusie. W 6 wersecie widzimy, że niemniej jednak prawda o Bogu staje się sprawdzianem prawdziwości naszego wyznania. Skoro Bóg jest światłością, to jeśli twierdzimy, że mamy z Nim społeczność, a postępujemy w sposób, który świadczy o całkowitej nieznajomości natury Boga, nasze wyznanie jest fałszywe. I w wersecie 7 mamy to potwierdzone. Za dni Starego Testamentu Bóg mieszkał w gęstej ciemności. Oznacza to, że chociaż pewne atrybuty Boga były już co prawda objawione, ale Jego natura nie była jeszcze w pełni odsłonięta. Pełne objawienie Boga wyznaczone było na czas przyjścia Chrystusa, Jego życia i śmierci na tej ziemi. Tylko osoba, która jest z Bogiem, mogła objawić Boga. Tak więc, gdy Chrystus przyjął ciało, czytamy, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Tak mówi Ewangelia Jana, 1:18. Prawdą jest nie tylko to, że Bóg jest światłością sam w sobie, w swojej naturze. Dzięki pełnemu objawieniu Boga w Chrystusie, Bóg jest również w światłości. Już nie mieszka w mroku z perspektywy człowieka. Co więcej, chrześcijanie, którzy posiadają pełne objawienie Boga w Chrystusie, zostali przeniesieni ze stanu ciemności i nieznajomości Boga do Jego cudownej światłości. Ich przywilejem jest chodzenie w świetle pełnego objawienia Boga. Praktyczne rezultaty chodzenia w światłości to, po pierwsze, jako wierzący mamy społeczność ze sobą nawzajem w życiu codziennym, tu na ziemi. Posiadamy osobiste zainteresowania, ale w światłości pełnego objawienia Boga posiadamy wspólną radość i wspólny obiekt, na którym skupia się nasza uwaga. Posiadamy społeczność w znajomości osób bóstwa, społeczność nacechowaną życiem, światłością i miłością. Społeczność tą posiadamy pomimo faktu, że Kościół sprzeniewierzył się swojej odpowiedzialności i nie zachował jedności ducha. Czas nie ma wpływu na społeczność dzieci Bożych, ani śmierć nie może nam jej odebrać. Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnica, przedstawia promienny obraz tej społeczności. Jerozolima pogrążona była w ciemności, ale owego pamiętnego dnia 3000 dusz weszły w obszar światłości Boga objawionego w Chrystusie. Ludzie ci mówili różnymi językami i pochodzili ze wszystkich narodów, które są pod niebem, ale nagle znaleźli się w radosnej społeczności. Czytamy o nich bowiem, że trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie 2:42. Po drugie, w świetle dowiadujemy się o niepojętej, bezgranicznej skuteczności krwi Jezusa Chrystusa, naszego Pana, która oczyszcza nas od każdego, od wszelkiego grzechu i tym samym uzdatnia do przebywania w światłości Bożej. Gdyby nie było oczyszczenia z grzechów, znalezienie się w światłości Boga musiałoby być czymś przerażającym dla grzesznika. Jednak ten, który objawił Boga w pełni, umarł, by uznatnić nas do przebywania w obecności tego Boga. Wersety 8-10 pokazują nam kolejny, trzeci fakt. W światłości wychodzi na jaw nasza prawdziwa natura. Mamy grzech w sobie. Ja mam grzech w sobie. Ty masz grzech w sobie. Mamy grzech w sobie. Co więcej, popełniliśmy wiele grzechów, czynów. Jeśli mówimy, że osiągnęliśmy bezgrzeszną doskonałość, oszukujemy samych siebie. Udowadniamy, że nie ma w nas prawdy, gdyż grzech bezsprzecznie jest w nas wciąż jeszcze obecny. Jeśli twierdzimy, że nigdy nie grzeszymy,
Nie tylko oszukujemy samych siebie, lecz czynimy także kłamcą Boga, który mówi, że wszyscy uchybiamy. To nam potwierdza Słowo Boże zapisane w Jakuba 3, rozdział 2, werset. Niemniej jednak w wychowawczych drogach Boga z Jego dziećmi obowiązuje zasada, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. Słowo Boże nie mówi, że mamy prosić o przebaczenie, lecz że jak dzieci mamy wyznawać nasze grzechy. Jako dzieci, jako synowie Boży, którzy jesteśmy w bezpośrednim dostępie do Boga. I dzieci, które mają swoje przewinienia wobec rodziców, wyznają swoje przewinienia, te, które wymagają przebaczenia. Wyznajemy Ojcu nasze grzechy, a On nie tylko je wybacza, lecz również oczyszcza nas od ich zanieczyszczającego wpływu z użyciem krwi Pana Jezusa Chrystusa. A krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. I także drugi rozdział od pierwszego do drugiego wersetu mamy czwarty argument. Przebaczenie grzechów wierzącego możliwe jest dzięki orędownictwu Pana Jezusa Chrystusa. Skoro grzech jest jeszcze w nas, co powoduje, że może się zdarzyć, iż zgrzeszymy, Bóg zatroszczył się. Zatroszczył się o drogę, która umożliwia nam zachowanie społeczności z Nim. Niemniej jednak wszystko to zostało zapisane, abyśmy wystrzegali się grzeszenia. Dziecko, które jest nieposłuszne wobec swojego ojca, nie przestaje być dzieckiem. Jeżeli zgrzeszymy, nasza relacja z ojcem nie zostaje zerwana, ale nasza społeczność z nim jest zakłócona. Abyśmy osądzili popełniony grzech, wyznali go i mogli na nowo cieszyć się społecznością z Bogiem. Pan Jezus nieustannie sprawuje swoją służbę jako orędownik lub adwokat. Ten, który reprezentuje nas przed Ojcem, bierze naszą sprawę w swoje ręce. Orędownictwo to opiera się na niezmiennej skuteczności przebłagalnego dzieła Chrystusa na krzyżu. On ofiarował się Bogu bez skazy, tak mówi nam list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. W obliczu znakomitości Chrystusa i doskonałości Jego dzieła dokonanego nie tylko dla Żydów, lecz dla całego świata, Bóg może obwieścić swe przebaczenie wszystkim oraz usprawiedliwić tych, którzy wierzą. Prowadza wierzących w relację z sobą jako z ich Ojcem, czego nie są w stanie odmienić żadne uchybienia z ich strony. Jeśli upadniemy jako dzieci Boże, możemy wiedzieć, że Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem. Pan Jezus Chrystus podjął swoją służbę orędownika na rzecz Piotra, zanim ten Piotr jeszcze upadł. Wiedząc o zbliżającym się zaparciu swojego ucznia, powiedział do niego: ja zaś prosiłem za tobą. Tak mówi nam Łukasza Ewangelia, 22 rozdział, 32 werset. Konsekwencje orędownictwa Pana Jezusa Chrystusa widzimy w pokucie Piotra i jego duchowej odnowie. Mogliśmy zatem widzieć, że bezpośrednią konsekwencją przebywania wierzącego w świetle pełnego objawienia Boga w Chrystusie jest wprowadzenie go w społeczność zupełnie niezależną od ziemskich rzeczy, ujawnienie skuteczności i oczyszczającej mocy krwi Chrystusa Jezusa Pana, udowodnienie, że mamy w sobie grzech i jesteśmy podatni na Jego pokusy oraz ukazanie Chrystusa jako naszego niezawodnego adwokata, który zajmuje się naszymi sprawami, by w razie upadku przywrócić nas do społeczności z Bogiem.